Dzień dobry, kochani. Witam Was ponownie w mojej magicznej kuchni i przychodzę z małą propozycją, być może do wykorzystania na weekend, z małym kulinarnym co nieco. Dzisiaj to będą placki ziemniaczane. Słuchajcie, ktoś by mógł powiedzieć po prostu sztampowo, zwyczajnie, ale nie do końca. Dobre placki według mnie i według mojej babuszki muszą chrupieć, ale ja lubię placki nie tylko z samych ziemniaków, ale do tego wszystkiego dodaję jeszcze korzeń, pietruszki, marchewkę i cebulkę. Cebulka dlatego, że podkreśla pikantność. Oczywiście wszystko razem łączymy jajkiem i odrobiną mąki. Nie za bardzo lubię używać mąki, ale no jest nieodzowna, ponieważ inaczej te placki mogą się nam nie zlepić. No i jestem tradycjonalistą. Już nieraz mówię, że jestem trochę starobiedzielski, no bo tak jest. I użyję po prostu tarki do ziemniaków. Dlaczego? Użyję tarki do ziemniaków, ale oczek tak zwanych łezek, ponieważ wtedy placki po upieczeniu mają taki chrupiący jakby swój charakter, a poza tym nie sklejają się tak. Możemy oczywiście trzeć to na drobnych oczkach, możecie zmiksować, to jest dowolność. Niemniej jednak uważam, że zaletą takich placków tartych na tarce na oczkach jest to, że one są lekkie, chrupiące, te smaki są fajniejsze, fajniej się przenikają. Dzisiaj zaproponuję Wam wersję, tak naprawdę dwie wersje. Jedna będzie na słodko, najbardziej klasyczne, czyli pieczone placki ziemniaczane i do tego słodka śmietana. Niektórzy sypią cukrem, a ja Wam spróbuję zaproponować nieco po grecku, czyli z miodem. Też są bardzo dobre. A wersja taka wykwintniejsza, wersja bardziej na słono, to będzie sos grzybowy. Dzisiaj mam dla Was kurki świeżusieńkie. I jako dodatek na przełamanie będzie pieczony burak. A buraki bardzo łatwo przygotowujemy, ponieważ najlepiej dzień wcześniej do rozgrzanego piekarnika na 200-220 stopni wkładamy buraki łącznie z łupinkami na głębokiej miseczce i pieczemy do tak zwanego widelca. Czyli jak wkujemy widelec, czujemy, że burak jest taki po prostu miękki. Obieramy je ze skórki i przez noc trzymamy w lodówce. Ważne jest to, żeby one po prostu nam dobrze wystygły, były zimne. I wtedy podajemy gorące placki, dowolność, czy to ze śmietaną na słodko, czy w sosie grzybowym na przykład. I jako przełamanie będą słodkie buraki. Ok, teraz kochani przejdziemy do, tak jak powiedziałem, do tarcia. Ja zaczynam najczęściej od cebuli, ponieważ przy cebuli najczęściej się płacze, ale taki myk z cebulą jest, jak wcześniej zetrzemy cebulę, a potem dodamy warzywa, to wszystkie warzywa przejdą tymi olejkami eterycznymi i po prostu będą smaczniejsze. One się już zaczną jakby macerować w tej cebuli. No i tutaj ciężka praca. Będziemy po prostu trzeć. Kochani, ostatni ziemniaczek. No chwilę to trwa, ale to jest cała przyjemność. Właśnie w tych dużych oczkach. Zobaczcie już, ile będzie pysznych klacków. Cały numer i cały myk, jeśli chodzi o tarcie ziemniaków na tych oczkach, jest dlatego i po to, żeby dodać powietrze. Zobaczcie, cała ta pulpa jest taka upowietrzniona. O tutaj wydobywa się skrobia, która będzie potrzebna nam do tego, żeby te placki fajnie się nam piekły i były chrupiące, ale tarcie w ten sposób placków powoduje, że one są lekkie i nie wchłaniają też tak tłuszczu. Teraz przejdziemy do tarcia pietruszki. Oczywiście na korzeń pietruszki. Pietruszka jest lekko gorzka, ale też jest lekko pikantna. Doda takiej fajnej pikantności właśnie naszym plackom. Te młode pietruszki mają taką otulinkę. Ona bywa dosyć łykowata, więc ja czasami ją po prostu usuwam. No i ostatnia marchewka. Marchewka jest słodkością. Doda nam fajnego koloru, jakiegoś złotego, troszeczkę w przypieczonych plackach, ale i też fajnej takiej słodkości po prostu. To będzie fajnie komponować się i ze śmietaną, i z sosem grzybowym. No i jak już wszystko starliśmy, to przejdziemy do doprawiania. U mnie się staram tak, żeby nie dużo marnować, wiecie, ale nie można przesadzać. Niemniej jednak, jak ta babcia mówi,
Tarkę trzeba wypukać. Okay. Wypukana. Dobrze. Do tak przygotowanej masy, czyli najpierw cebula, potem są ziemniaki, korzeń pietruszki i marchewka, dodajemy najpierw jajko, wszystkie przyprawy, czyli ja dodam pieprz świeżo mielony, sól i troszeczkę ziół prowansalskich. Możecie zioła prowansalskie zamienić majerankiem, który doda takiej energii, no wiecie, to jest danie dosyć ciężkie, więc wszelkie zioła dadzą takiej łagodności w trawieniu. Majeranku akurat nie mam, więc zastępuję to ziołami prowansalskimi, ewentualnie na koniec jeszcze troszeczkę koperku, pietruszki czy lubczyku. Najpierw solimy. Soli trzeba nie żałować. Tutaj wszystkie warzywa są dosyć sololubne. Poza tym placki, jak to moja babcia powiadała, muszą być i pikantne, i słone. Oczywiście trzeba to skontrolować, ponieważ jeszcze będziemy doprawiać sok grzybowy, który również będzie dosyć słony. Myślę, że tyle soli wystarczy. Teraz tak zwana szczypta pieprzu. Może nawet dwie. No może kilku. O. I zioła prowansalskie. Ja lubię dosyć, żeby było to aromatyczne, ale nie przesadzajmy. Myślę, że tak wystarczy. No i teraz, kochani, odwieczny problem jajka. Ja jajko zawsze sparzam. Wszystkie lodówce jajka są u mnie zawsze sparzone. Ale mimo wszystko rozbijamy i próbujemy jajko najpierw z boku, czy nie będzie niespodzianki. To jajko jest ok. Dokładnie tak. Możemy wylać. I mamy gotowe jajo do środka. I do tego wszystkiego ja dokładam, ponieważ musimy czymś to wzmocnić, dokładam płaską łyżkę mąki. W tym przypadku jest to mąka krupczatka. I delikatnie, powoli wszystko bierzemy, mieszamy do jednolitej masy. Jeżeli ta masa będzie bardziej sucha, bo czasami warzywa takie są, nie przejmować się, możecie dodać albo odrobiny dobrego oleju. Ja używam do smażenia w ogóle placków oleju rzepakowego. Albo, żeby ta pulpa była bardziej taka no, wodnista, można dodać odrobinę wody. Ja widzę, że ja będę musiał dodać już odrobinkę wody, ale to za chwilę, bo przy mieszaniu ziemniaki uwalniają skrobie i ta pulpa robi się taka fajna, zawiesista. Pamiętajcie, żeby nie były zbyt rzadkie, ponieważ zaczną przypominać naleśniki, a nie placki. A zależy nam dzisiaj na plackach. Ok, masa już jest wymieszana. Wszystkie składniki się połączyły. Puściło tej oczekiwanej właśnie wody, takiej, która będzie nam zespalać, czyli mamy skrobie. Teraz będziemy po prostu smażyć placki. Dobrze, teraz przejdziemy do wykonania sosu grzybowego. Ja dzisiaj mam kurki. Do tego sosu potrzebujemy świeżego masła, na których właśnie będziemy podsmażać kurki. Grzyby pieczemy, smażymy bardzo krótko. Grzyby są delikatnymi roślinami i cały aromat dają w ciągu 5 do 7 minut. Jak zobaczycie, że one są lekko chrupiące, takie al dente, to znaczy, że to już jest i wtedy dołożymy śmietanę. Sos będzie na bazie masła. Tu się nie boimy, bierzemy przynajmniej ćwiartkę kostki. On musi być esencjonalny. Pamiętajcie, że wszystkie wartości grzybów chociażby, czy witamin, potrzebują tłuszczu. Masło jest dobre masło, jest źródłem bardzo wielu kwasów i nasyconych, i nienasyconych, więc jest to zdrowe. Oczywiście nie robimy tego często, wiadomo, ale żeby coś było smaczne, no musi być prawdziwe, więc używamy dobrego masła. Masło musimy zeszklić, rozpuścić całe, ono wtedy jest takie jakby klarowane leciutko. Jak to masło się nam już tutaj ładnie klaruje, to dosypujemy grzyby i możemy je dosypać za jednym razem wszystkie od razu. Grzyby wcześniej możemy delikatnie umyć lub pędzelkiem, jeżeli mamy na to czas, pędzelkiem wyczyścić. Powinny być grzyby osączone, nie zawierające wody, bo wtedy po pierwsze nie będą nam strzelać na patelni, bo przecież tłuszcz i woda się raczej
nie lubią, a do tego wszystkiego będą całe. Kurki są grzybami dosyć delikatnymi, więc obchodzimy się z nimi delikatnie. Góra 5-7 minut je na masełku ładnie opiekamy. Jak zaczną delikatnie skwierczeć, dopiero wtedy zaczynamy używać soli i przypraw. Sól, jak grzybki zaczynają, słyszymy, że zaczynają skwierczyć, to znaczy się, że już otwierają się te wszystkie pory, które zaczynają wchłaniać smak masła, to dopiero wtedy solimy. Nie solimy na początku, ponieważ będą twarde i dosyć gorzkawe. One muszą być lekko zagrzane, a pieprz i przyprawy dodajemy na sam koniec. Pieprz jest dosyć ekspansywną przyprawą, jeśli chodzi o grzyby, które są delikatne i mógłby zepsuć nam całe smaki. Tu nie chodzi o to, że byłyby pikantne, tylko byłyby po prostu gorzkie. Kurki zaczynają pięknie skwierczeć, zapach masła i grzybów zaczyna się rozchodzić, więc czas na lekkie osolenie. Pamiętajcie, że sam farsz ziemniaczanych placzków już jest słony i tutaj tej soli używamy dosyć niewiele, ponieważ żeby nie przesolić, a zbalansować smak. Mieszamy. I dajemy im 2-3 minutki. One naprawdę, zobaczcie, są bardzo elastyczne i zaczynają bardzo fajnie mięknąć. Puszczają fajny sok. Masło się pięknie sklarowało. I zobaczcie, zaczyna być takie lekko gęste. I o to chodzi. Ono ma tak się jakby gęstnieć, jakby troszeczkę odparowywać, przez co nasz sos będzie bardziej intensywny. Pozbywamy się z reszty wody z grzybów i będzie sos bardziej esencjonalny, bardziej pełniejszy. A na pieprz i na śmietanę za chwileczkę. 2 minuty takiego pieczenia na bardzo wolnym ogniu, ale jeżeli macie taką możliwość, na dużym palniku będzie wtedy łatwiej. Równomiernie się rozprowadza temperatura i smaki. Żałuję, trochę żałuję, że nie można przesłać zapachu. No. Po prostu. Mega pięknie. Ja to zrobię w takim słodzącą. Dodaliśmy odrobinę pieprzonych, tylko odrobinę. Pamiętajmy, że szklatki są dosyć pikantne, a sos ma zrównoważyć ten smak. Ma być pikantny, ale nie bardzo ostry. W tej chwili już kurki dochodzą pięknie, są elastyczne, ale już mięciutkie. Naprawdę grzybom wystarczy 5-7 minut. Przez cały ten czas delikatnie mieszamy. Staramy się, aby te grzyby były w całości, nie rozerwały się. Wtedy i ładniej wyglądają na talerzu, ale i fajniej smakują w ustach. Po prostu, żeby to nie było takie posiekane, a w miarę możliwości w całości. Pięknie się masło sklarowało, zredukowało. Zapach i konsystencja idealna, więc teraz czas na klub, czyli na śmietankę. Ja używam śmietany do sosów, to jest 18%, lekko kwaśna, ale fajne jest to, że jest gęsta. Zobaczcie, ta śmietana jest po prostu gęsta. I taka ma być. I teraz na mniejszym ogniu musimy to wszystko razem zespolić. Masło musimy wetrzeć w tą śmietanę, aby grzyby całkowicie się nią oblały. Tu musi się wszystko pięknie zespolić. Śmietana musi być tłusta, musi mieć 18%, ze względu, że chudsza śmietana nam po prostu się zważy. Zaczną robić się takie grudki, poza tym te chudsze śmietany, na przykład dwunastki, to są nieodpowiednie, są już bardzo, bardzo kwaśne i no, nie nadają się. To musi być niestety troszeczkę tłuszczu. I delikatnie, żeby nie połamać grzybów, mieszamy cały czas. Możemy sobie troszeczkę podkręcić gaz. I delikatnie mieszając, cały czas redukujemy i masło, i śmietanę. Ona pięknie zaczyna się nam łączyć. Robi się taki kremowy, aksamitny sos grzybowy. Nasze grzyby dojdą bardzo ładnie w tej śmietanie i maśle, nadając fajnego smaku i konsystencji. Zobaczcie, jak to pachnie. Ja już odjeżdżam.
sos jest już gotowy. Śmietana bardzo ładnie się połączyła nam z masłem klarowanym, z grzybami. Jest lekko gęsta, nie jest już taka wodnita. Jest taka w konsystencji lekko kremowa. Ona jeszcze troszeczkę stężeje. Jak już mamy zrobiony ten sos, po prostu bierzemy i wyłączamy gaz i odstawiamy na to, aby delikatnie wszystko ostygło. A teraz będziemy piec placki. Okay. Dobrze, teraz przejdziemy do pieczenia placków ziemniaczanych. Najpierw rozgrzałam patelnię i nalewamy olej. Ja używam oleju rzepakowego, ale kochani, ponieważ to będzie trochę dłuższa praca, w sensie, że będziemy więcej tych placków smażyć, żeby nam się olej nie przypalił, żeby nie zaczęło mocno dymić i skwierczyć, to w momencie, kiedy zobaczycie, że olej, tak jakby takie fale się robią, jest rozgrzany, dodajemy odrobinę masła, ale tylko odrobinę, ponieważ wtedy redukujemy temperaturę grzania i masła, i oleju. Kiedyś pieczono tylko na smalcu, no ale ja dzisiaj nie robię tego na smalcu, robię to na oleju. Myślę, że taka ilość, szczypta dosłownie, odrobinka masła wystarczy. Ono już od razu się tutaj zmienia temperatura. O. I naprawdę ta ilość jest w zupełności wystarczająca. Jak słyszymy, że wszystko skwierczy, no to przechodzimy do pieczenia placków. I tutaj dowolnie. Jeżeli lubicie duże, robicie duże. Ja wolę jednak troszeczkę mniejsze, dlatego że są bardziej chrupiące. Patelnia musi być bardzo dobrze rozgrzana. Formujecie sobie takie placuszki. O. Już zaczyna pachnieć. Ja robię troszeczkę grubsze ciasto, takie mniej więcej na 3-4 mm, to wtedy będą takie bardziej treściwsze, ale też i nie będą surowe w środku. Możecie robić grubsze, ale wtedy troszeczkę dłużej trzeba piec na jednej stronie. Zasady są różne. Pieczecie, aż obwódka zaczyna się robić ciemna na jednej stronie i dopiero wtedy przekładacie, albo jak widzicie, że już ciasto jest takie lekko ciemniejsze, to dopiero wtedy przekładacie. Średnio minuta, półtorej, maksymalnie dwie. Użyliśmy dużo warzyw, które dosyć wodnite są, szczególnie marchewka i cebula. I po prostu troszeczkę dłużej trzymamy. Gaz jest średnio duży, cały czas kontrolujemy po prostu to pieczenie. Dobrze, teraz czas na przyłożenie. Tak, zobaczymy, czy już są w miarę upieczone. Jeszcze brzeszki. Pierwsze, wiecie jak to jest, mogą się rozsypać, ale nie. Są, zobaczcie, lekko złote. Brzeszki są przypieczone, chrupiące, włosko pachnie. Placki, jak już są podsmażone z dwóch stron, to żeby pozbyć się tej większej ilości, jednak jakby nie było tłuszczu, to zawsze biorę, odkładam na ręczniki papierowe i wtedy mamy odstączanie z tej pierwszej ilości tłuszczu. Tutaj one sobie chwilę odpoczywają. No i mamy ostatniego placuszka, ten będzie taki największy, myślę, dla najbardziej zasmażonego. Ostatni placuszek. Przekładamy, patrzymy jak to wygląda. No jeszcze pół minutki. Słuchajcie, to, że obrzeżki są ciemniejsze, to nic nie szkodzi. Są fajnie wtedy chrupiące. To cała zabawa w placku. Placuszki upieczone. Ostatni odpoczywa. Przekładamy patelnię.
podgrzewamy na malusieńkim ogniu jeszcze raz nasz sos grzybowy, ale naprawdę na maluteńkim, tu chodzi tylko o podgrzanie, a w międzyczasie przygotuję sos na słodko, ten sos grzybowy musi o odrobinkę się rozgrzać, żeby podać go z gorącymi klackami. Moi drodzy, tak jak wcześniej powiedziałem, robimy dwa sosy. Jeden grzybowy, czyli będzie to kurkowy w śmietanie, bardziej wytrawny, pikantny, a drugi będzie słodki. Wiele z nas je placki po prostu tak zwane suche, z cukrem i śmietaną, a ja dla Was mam propozycję, żeby cukier zastąpić miodem. Do tego będzie nam potrzebny miód, Wasz ulubiony. Ja akurat mam miód lipowy i po prostu połączę taką jedną łyżkę miodu lipowego z naszą śmietaną. Wtedy ona będzie słodka. Tu się to trzeba wszystko dobrze wymieszać. Wspomogę się drugą łyżką, co by się tutaj ładnie nam wszystko połączyło. On troszeczkę doda takiej puszystości śmietany, a śmietana odrobinkę pod wpływem tego cukru zacznie być bardziej płynna, ale tak jakbyśmy chcieli kogel mogel robić. Musimy to po prostu rozmieszać. I w ten sposób mamy dwa w jednym. Słodkie i śmietanowe, czyli to co lubimy. Moi drodzy, proste, ale i trudne, bo wyzwaniowe zadanie, czyli placki ziemniaczane. Teraz przywitam mojego gościa. Mam nadzieję, że będą smakować. Joanno, niektórzy chlebem i solą, ja do Ciebie z plackiem. Dziękuję, to mam chyba najlepszą rolę po prostu tutaj, w tym całym kulinarnym zadaniu. Także, jakbyś mógł... Dam taki ze środka, bo będzie cieplejszy. O. No, zobaczymy, ale zapach jest absolutnie zacny. Zobaczymy. I rozumiem, że mamy sos kurkowy i na słodko. Tak jest, tutaj jest sos kurkowy i na słodko. Spróbuj. Tak, jednego i drugiego. Tak, oczywiście. Zaraz zobaczę. No i moi kochani, degustacja. Może zacznę od sosu kurkowego. Dlatego, że potem jak już dobije się słodkim, to już zobaczymy. Wygląda ładnie. Kurki w dużych kawałkach. Zaraz zobaczymy, jak to będzie smakowało. Ja tak tylko troszeczkę na razie. Potem oczywiście objem się straszliwie. Ale najpierw tak, żebyśmy spróbowali, czy to zacne, czy nie zacne. Ciekawe, czy któryś kucharz ma takie degustacje na żywo, chciałam zapytać. Zobaczymy. Kureczka, trochę sosu. Chrupiące, to na pewno. Oj, słuchajcie, sos kurkowy jest przepyszny. Spróbuję samego. Grzybki. Grzybki, śmietana. Nie wiem, czy tutaj Grzegorz dodawał cukru, ale to wszystko takie jakby słodkie było. Może te placki są trochę takie marchwiowe. Jeszcze może samego placka. Zobaczymy. Cebulkę widać, słuchajcie. Jednak patent tarcia na dużych oczkach, rewelacja. Dobre prawie. Sos kurkowy wybitny. Ja myślę, że sos kurkowy może być też do różnych rzeczy. Nie tylko do placków. No i zobaczymy, jak to z tą śmietaną tutaj będzie, tak kawałeczkiem, jak się uda. Oczywiście zwróćcie uwagę na Grzegorzowe talerze własnoręcznie wykonane. To nie ma tak, że nie. Czyli na słodko, ale poczekajcie, nożem trudno. Słuchajcie, tu uniwersal. Miodowe, dobre. Miodowe, dobre, naprawdę. Nie wiem, które lepsze. Ale serdecznie polecam. Mówiła Magda Gessler. Kochani, ja tu mam najlepszą rolę ever. Jestem degustatorem wszystkiego. Zobaczycie to na Grzesiowych kulinariach. Natomiast mamy kurki, mamy słodką śmietanę. Ja próbuję wszystkiego naraz. Jakbym nie wróciła do domu, to tylko z przejedzenia. Włączy na mały gaz sos, żeby się robił. W międzyczasie zrobię słodki i wtedy Ci i tak nagrywam.